Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Podeszło do Jezusa kilku saduceuszów, którzy twierdzą, że nie ma zmartwychwstania. I zagadnęli go w ten sposób. Nauczycielu, Mojżesz tak nam przepisał. Jeśli umrze czyjś brat, który miał żonę, a był bezdzietny, niech jego brat pojmie ją za żonę i niech zbudzi potomstwo swojemu bratu. Otóż było 7 braci. Pierwszy pojął żonę i zmarł bezdzietnie. Pojął ją drugi, a potem trzeci i tak wszyscy pomarli, nie zostawiwszy dzieci. W końcu umarła ta kobieta. Przy zmartwychwstaniu więc, którego z nich będzie żoną? Wszyscy 7 bowiem mieli ją za żonę. Jezus im odpowiedział. Dzieci tego świata żenią się i za mąż wychodzą. Lecz ci, którzy uznani zostaną za godnych udziału w świecie przyszłym i w powstaniu z martwych, ani się żenić nie będą, ani za mąż wychodzić. Już bowiem umrzeć nie mogą, gdyż są równi aniołom i są dziećmi Bożymi, będąc uczestnikami zmartwychwstania. A że umarli zmartwychwstają, to i Mojżesz zaznaczył tam, gdzie jest mowa o krzewie, gdy Pana nazywa Bogiem Abrahama, Bogiem Izaaka i Bogiem Jakuba. Bóg nie jest Bogiem umarłych, lecz żywych. Wszyscy bowiem dla Niego żyją. Oto słowo Pańskie. O co tu chodzi? Chodzi o to, że straszni ludzie przerażający podeszli do Chrystusa. Ludzie, którzy mówią, nie ma zmartwychwstania, nie ma życia wiecznego. I co to ma z nami wspólnego? Rozmawiałem kiedyś z jednym z moich współbraci, 80-paroletni staruszek, już na wózku inwalidzkim, ksiądz werbista. Jako kleryk był w obozie koncentracyjnym Buchenwald-Dachau w Niemczech. Opowiadał dużo o tym piekle, które tam przechodzili. Pamiętam zwłaszcza jeden obrazek. Mówi 15 sierpnia 40 bodajże 3 roku. Niemcy ustawili się w szpaler. Jeden wziął deskę z gwoździem, drugi kawał sztachety, trzeci łopatę, czwarty kilof, piąty jakiegoś pręta dorwał. Kilkudziesięciu ich tam stało. Nam kazali na taczki naładować kamienie i zwłoki naszych innych współwięźniów i mieliśmy jechać przez ten szpaler. A oni tłukli nas. Kto przejechał na koniec, dostawał jabłko. A kto nie? Ten nie. Każdego dnia nas brali na plac apelowy i przez radio węzeł informowali nas, że niemieckie wojsko zestrzeliło w tym tygodniu tyle i tyle amerykańskich samolotów, tyle i tyle Francuzów wzięliśmy do niewoli, tyle i tyle statków angielskich rozwaliliśmy. Opowiadali nam o swoich zwycięstwach. Odbierali nadzieję. To są między innymi współcześni saduceusze, którzy mówią, nie ma nadziei, nie ma życia wiecznego. Dla ciebie już nic dobrego nie czeka. I wtedy go zapytałem, ojcze, jakim cudem wyście przetrwali? Skąd wyście brali siłę? I on mówi, mieliśmy takie źródło. Mówię, co? Mieliśmy radio schowane pod łóżkiem w baraku jednego z więźniów. Co nocy wstawaliśmy i słuchaliśmy. I słyszeliśmy, że alianci już wylądowali w Normandii. Już się zbliżają do Calais. Już zajmują Paryż. Zbliżają się do Belgii. Że Armia Czerwona już wzięła Rzew. Już zajęli Kaliningrad. Mińsk jest odbity. Zbliżają się do granic z Polską.
Co myśmy słuchali? Dobrej nowiny. I wtedy rozumieliśmy, jak wychodziliśmy i patrzyliśmy Niemcom w oczy, widzieliśmy ich strach, widzieliśmy przerażenie, widzieliśmy, że ta agresja jest ze strachu. Oni sikali w majtki, nie wiedzieli, co ich czeka. To radio było tak cenne. On mówi, powiedział, to była nasza latarnia morska, to była świeca w ciemności, to był nasz paschał. Jeden z nas oddał życie za to radio. Pewnego dnia, pewnej nocy Niemcy wpadli do baraku i zaczęli łóżka wszystkie wyrzucać do góry nogami. I tak szli po kolei. I jeden wiedział, że za chwilę dojdą do tego radia i wyciągnął schowany chleb. I tak publicznie zaczął ten chleb jeść. Jak oni to zobaczyli, to się wyzwierzyli na nim totalnie. Wzięli pałę, zaczęli go tłuc, wywlekli na zewnątrz. Zatłukli na śmierć. Ale radio obronił. Bo się zmęczyli i poszli. Bracia i siostry, dzisiaj jest niezbędne, abyśmy mieli ucho przyklejone do dobrej nowiny. Bo dzisiaj cały świat mówi nam na różne sposoby, z tego człowieka już nic nie będzie. Z ciebie nic dobrego nie wyrośnie. Ile razy dzieci to słyszą, że ty jesteś głupi, ty jesteś słaby, ty jesteś biedactwo, ty jesteś taki, siaki. Ten bezdomny, ten człowiek to jest po prostu nic. Ile razy mąż słyszy od żony, ty jesteś słaby. Ile razy żona czuje od męża, ty nie jesteś piękna. Z tobą nie można się dogadać. Z tobą nie da się rozmawiać. Co to jest? To jest zła nowina. To jest to, co słyszymy. Dla ciebie już nie ma zmartwychwstania. I wtedy człowiek jest w ciemności. Jest na totalnym dnie. Jakiś czas temu byłem świadkiem czegoś takiego. W mieszkaniu facet był pijany, niemalże leżał. I ta kobieta taka zapłakana powiedziała, z niego to już nic nie będzie. Dla niego już nie ma nadziei. Słuchajcie, jak on się uruchomił wtedy, jak on wystartował. Ja myślałem, że on jej pięścią twarz rozkwasi. Musiałem stanąć pomiędzy nimi. Wyprowadziłem na zewnątrz. I siedzieliśmy i płakał przez 15 minut. W ciągu 15 minut opowiedział mi całe swoje życie. I powiedział na końcu, dziękuję. Właśnie ocaliłeś mi życie. Bo nikt do tej pory mnie nie wysłuchał. Nikt nie zobaczy mojego bólu, mojego cierpienia. Nikt nie był świadkiem mojego bólu. Właśnie zapaliło się światło. Jakiś czas temu gadałem z tym facetem. Nadal są razem. Chrześcijaństwo za wszelką cenę będzie broniło dobrej nowiny. Dobrej nowiny o twoim dziecku, które nie jest przekreślone. Dobrej nowiny o twoim małżeństwie, o twoim zdrowiu. Dzisiaj świat próbuje odebrać dobrą nowinę, skasować ją. Podważa się, niszczy wszelkie autorytety. Mówią ci, zostaw ten kraj, bo jest do niczego. Zostaw to twoje małżeństwo. Zostaw tą walkę. Zostaw to wszystko, olej. Po co się męczyć? Po co się starać? Po co być uczciwym? Zobacz, wszyscy kradną. No kto nie kradnie, przepraszam. Wszyscy kradną. Nikt nie jest uczciwy. Dlaczego ty masz być uczciwy? Dlaczego ty masz być solidny? Rozumiesz, co ci mówią? Nie ma zmartwychwstania. Oni ci mówią, nie ma Boga tak naprawdę.
To jest demoniczne, to jest kłamstwo demona, to jest kłamstwo. Demon cię w ten sposób oszukuje, żeby ciebie okraść z nadziei, z radości, żeby ciebie okraść z miłości, żebyś przestał kochać. Żebyś chodził smutny i zły na ten świat. A Jezus Chrystus, zobaczcie, co On robi faryzeuszom. On im mówi tak, jesteście w błędzie, głupoty gadacie. Bóg nie jest Bogiem umarłych. Bóg jest Bogiem żywych. Dla Niego wszyscy żyją. Chrystus się bardzo mocno sprzeciwia temu. Chrystus nas po to posyła, abyśmy byli... On chce, żebyśmy przede wszystkim słuchali tego słowa dobrej nowiny. Ono jest nam dane, ono jest absolutnie niezbędne. Myśmy zamienili chrześcijaństwo, wiecie, w przykazania, które trzeba wykonywać, które się wydają czasami zbyt ciężkie. Zapomnieliśmy o tym, że chrześcijaństwo to jest dobra nowina. To jest to, że Bóg już pokonał wszystkie twoje śmierci. Wszystkie te badziewie, wszystko to, czego nienawidzisz, nie lubisz, czego nie możesz znieść, wszystko to Jezus Chrystus już pokonał. Pokonał wszystkie grzechy, rozumiesz? Wszystkie są zgładzone. Nie ma takiego grzechu, którego Bóg ci nie wybaczy. Nie ma, rozumiesz? Nie ma. Jest tylko kwestia, żeby to przyjąć, żeby to usłyszeć, żeby się z tym zgodzić. To jest, co jest chrześcijaństwo? Ono jest fantastycznym wydarzeniem. Zobaczcie, jak alianci wylądowali w Normandii, to wtedy ci wszyscy ludzie, ci, którzy tam mieszkali, każdy już wiedział, co ma robić. Momentalnie. Ci, którzy kolaborowali z Niemcami, ci wiedzieli, nogi za pas i w las, i wiać. A ci, którzy czekali na wolność, ci, którzy byli partyzantami, ukrytymi gdzieś tam, wtedy wychodzili na plac z flagami, szczęśliwi. I to jest właśnie dobra nowina. Ona jest wydarzeniem. Jezus Chrystus jest takim wydarzeniem. Jest człowiekiem, który wrócił żywy z cmentarza. I powiedział, nie mam do nikogo pretensji. Rozumiesz? Ja do nikogo nie mam żalu. Do tych, którzy mnie tłukli, zabili, zdradzili, za kasę mnie sprzedał jeden. Drugi ze strachu mnie sprzedał. Trzeci mi ubranie zabrał. Czwarty mojej matce kazał patrzeć, jak mnie tłuką. Piąty mi nie podziękował. Ten, którego uzdrowiłem, ten krzyczał, ukrzyżuj go. I wrócił i powiedział, do nikogo nie mam żalu. Chrześcijaństwo jest wydarzeniem, które mówi, że taka miłość jest możliwa. Ona się stała. Że tak można kochać. Tak można być pełnym pokoju. Tak można być szczęśliwym. Chrześcijaństwo jest wydarzeniem, które mówi, szatan skłamał, pokłamał cię. Zło wcale nie zwycięży. Chrześcijaństwo jest tym faktem, który mówi, nie wierz w zło. I mówi, nie musisz stawiać oporu złemu, nie musisz rozpychać się łokciami. Mówi, nie musisz kraść, żeby być szczęśliwym. Nie musisz być nieuczciwy. Dlaczego? Bo Bóg się o ciebie zaopiekuje. Bóg się o ciebie zatroszczy. Chrześcijaństwo mówi, nie musisz być agresywny w stosunku do swojego dziecka, które idzie krętymi drogami. Bóg prowadzi jego historię, nie bój się. Bóg wskrzesi to twoje dziecko
zmartwych, z tego gnoju nie wyprowadzi. Nie bój się. To mówi chrześcijaństwo. To krzyczał Jan Paweł II, zobaczcie, jak on często krzyczał. Nie lękajcie się. Mówił, nie bój się. Biblia 300 ileś razy mówi, nie bój się. Dlatego szatan próbuje mu odebrać autorytet. Próbuje zniszczyć to wszystko. Chrześcijaństwo jest jak to radio w obozie. Chrześcijaństwo nie jest, bracia i siostrą i siostry, doktryną, filozofią, ideologią. Chrześcijaństwo, wiecie, co to jest? To jesteś ty. Jeżeli ty idziesz i rozmawiasz ze swoim teściem, z którym jest trudno rozmawiać, to jest chrześcijaństwo. Wiecie, jak wygląda chrześcijaństwo? Twoja żona ma trudne dni. No, nie odzywa się. Focha. Co teraz? Przychodzisz z domu, przychodzisz z pracy, ona wkurzona, ona nie gada do ciebie, nie wiadomo dlaczego. Wkurzona czy smutna? Zrobiłem coś nie wiem. Wiecie, na czym polega chrześcijaństwo? Na tym, że siadam, wyłączam Lewandowskiego, na mundial nie patrzę, chociaż szkoda, chciałoby się. Piwo w lodówce stoi, ale żona. I siadasz i mówisz, kochanie, chciałbym z tobą porozmawiać. I gadasz z nią tyle, ile trzeba. Może nawet całą noc. Przychodzisz 6 rano, trzeba iść do pracy, ale myśmy się jeszcze nie dogadali. No to dzwonisz do szefa, mówisz, przepraszam, ja dzisiaj biorę wolne. Dlaczego? No bo żona. No i gadasz z nią. Mówisz, to jest chrześcijaństwo. Pokazujesz człowiekowi, że jest ważny. Że jest najważniejszy. W tym momencie jesteś solą dla tej ziemi. I światłem dla tego świata, którym jest twoja żona. Twój dzieciak się buntuje, krzyczy, coś tam. Okej, nie idę dzisiaj do opery. Mam bilety kupione do filharmonii, kurde, grają straszny dwór, fantastyczna rzecz. Ale dzisiaj nie idę. Dzieciak jest ważniejszy, ty jesteś ważniejszy. Czyli dziecko, masz problem, to ja dzisiaj siedzę i gadam z tobą. No ale cię na ciebie czekają. Nie wiem, po wychowcu tam na ciebie czekają. Okej, okay, czekają, niech idą na operę. Natomiast to jest chrześcijaństwo. Nie musisz latać z krzyżem po ulicach. Chrześcijaństwo to jest wydarzenie, to jest ten moment, w którym kochasz, w którym masz czas, w którym tracisz dla kogoś życie, poświęcasz mu czas, dajesz mu uwagę. Widziałem takie chrześcijaństwo. Widziałem kilku młodych ludzi, mówiłem to tydzień temu, poszło ich babci chałupę wysprzątała. To było chrześcijaństwo. Na chwilę. Ale ono właśnie takie jest. I zobaczcie, to człowieka trzyma przy życiu. Dlatego, słuchajcie, ludzie dzisiaj biegają do psychiatrów, terapeutów, bo tego szukają. Oni szukają miłości. Kogoś, kto ma dla mnie czas. Kogoś, kto mnie posłucha. Ja się żadnemu z tych ludzi nie dziwię. Ja doskonale rozumiem. Bo odpowiadają na najgłębsze pragnienie serca. Dlaczego tak się dzieje? Bo my przestaliśmy być chrześcijanami. Bo być może księża przestali być kapłanami. Przestali kochać. Przestali mieć czas dla ludzi. No przecież lepiej siedzieć i Netflixa oglądać. Nie? Ilu rodziców tak funkcjonuje? Netflix ważniejszy. Ile dzieci tak funkcjonuje? To robi nam szatan, zabiera nam. Dlatego my potrzebujemy, żeby stawać się chrześcijanami. Potrzebujemy tego cały czas słuchać Słowa Bożego. Cały czas, każdego dnia.
Ojcowie Kościoła mówili, że jest taka zasada, że jak 3 dni nie słuchasz słowa, nie masz kontaktu ze słowem, to diabeł ci już wszystko zdąży zabrać. I mu wystarczą 3 dni. Diabeł jest sprytny. Każdego dnia przychodzi, żeby ci zabrać. On ci powie, ksiądz nie miał dla ciebie dzisiaj czasu. On ma ważniejsze sprawy na głowie. Nie ma miłości. Tak nam odbiera dobrą nowinę. Dobrą nowinę, w której jest życie wieczne. W której jest cały ratunek człowieka. Oto jest niedziela. Dlatego Kościół, zobaczcie, robi taką szaloną rzecz. Mówi, obowiązek chodzić w niedzielę do Kościoła. Dlatego, żebyś miał to radio w twoim piekle. Żebyś gdzieś po nie sięgnął. Już kończę. Ostatni przykład. Był taki imperator rzymski, Trajan się nazywał. I on kazał jednemu z prokuratorów swoich, ten gościu nazywał się Pliniusz, on powiedział, ty Pliniusz, ty tam przesłuchaj tych wszystkich chrześcijan, dowiedz się, co oni tam na tych mszach o swoich robią. I on pisze do niego, są te manuskrypty zapisane i pisze tak. Obdarłem ludzi ze skóry. Torturowałem starców. I od tych nieszczęśników wszystko w zasadzie, co wyciągnąłem, to, że się zbierają razem w niedzielę, że śpiewają pieśni, że wspólnie spożywają posiłek i że są naśladowcami jakiegoś Chrystusa. Nic więcej nie robię. Wielu z nich, z tych Rzymian, później zostało chrześcijanami. A zobaczyło miłość. I pozwolili się za tą miłość zabić. Za tą Eucharystię. A my się nudzimy na mszy. Potrzebujemy Ducha Świętego, żeby nas dotknął. Żeby nam pokazał, ile tu jest światło życia. Dobra, za długo już gadam. Wołaj do Ducha Świętego. Niech On do ciebie gada.